Na przykład Grupy India wchodzi kilka spółek. To są spółki działające na rynku czeskim, słowackim, węgierskim, polskim. I spółki sprzedają głównie pakiety turystyczne, czyli te wyjazdy 7-14 dniowe. Oraz Travel Planet w Polsce sprzedaje również bilety lotnicze oraz hotele, rezerwacje hoteli. I jeżeli chodzi o, o skalę obrotu całej grupy, to wartość sprzedanych pakietów w ubiegłym roku wyniosła ponad 255 milionów euro, a zysk EBITDA wyniósł ponad 6,5 miliona euro. Także z punktu widzenia rentowności, ale skali działalności to jest numer jeden w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wycena całej grupy India w transakcji sprzedaży wyniosła 76 milionów euro, czyli to jest prawie 330 milionów złotych. Z tego nasz pakiet wynosił, czyli funduszu MCI Tech Ventures wynosił 80%. Uzyskaliśmy wpływ ponad 240 milionów złotych, natomiast sumarycznie jeżeli uwzględnimy wszystkie dodatnie przepływy z tej transakcji w okresie kilku ostatnich lat, to tak jak mówiłem jest to prawie 300 milionów złotych. Historia transakcji polegała na tym, że najpierw była inwestycja w Travel Planet w Polsce, rozwój tej spółki wraz z IPO w 2006 roku, następnie inwestycja w Inwie w 2008 i potem kolejne lata polegało na tym, że realizowaliśmy i strategię wzrostu organicznego oraz akwizycji. Między innymi w 2011 finalnie India kupiła pierwszy pakiet Travel Planet właśnie od funduszu i w 2012 ogłosiliśmy wezwanie na pozostałe akcje INWI. Z punktu widzenia całej tej operacji ważne było to, że inwestycja pierwotna, na przykład w INWI w 2008 roku wyniosła ponad 13 milionów złotych, więc... Realizując i kupiliśmy wtedy 50% spółki. Porównując, wartość, którą uzyskaliśmy za sprzedaż tego 50% pakietu, to jest właśnie ponad 11 razy zwrot na tej transakcji. Jednocześnie w latach 2000 10-2013 ja dokonywałem wykupów pozostałych akcjonariuszy, ponieważ byliśmy przekonani, że spółka rozwija się dobrze, rośnie, jak powiedziałem, osiąga efekty skali, i zdecydowaliśmy, że w sytuacji, kiedy inni akcjonariusze, którzy zainwestowali znacznie wcześniej od nas, są zainteresowani wyjściem, my dokonywaliśmy tych, tych wykupów, czyli transakcje wtórne. Ale cała struktura transakcji polegała również na tym, że my już otrzymywaliśmy dywidendę z INWI, otrzymywaliśmy też. E, przepływy dodatnie poprzez rekapitalizację, co na koniec dnia oznaczało, że niewiele więcej wydaliśmy na wykupy pozostałych akcjonariuszy w relacji do tego, co otrzymaliśmy ze spółki. Także z punktu widzenia zyskowności transakcji jest to jedna z najlepszych struktur i, i historii, jeżeli weźmiemy pod uwagę inwestycje w funduszu tech Ventures Także na koniec dnia zysk prawie 250 milionów euro to jest numer jeden transakcja w historii tego funduszu. Sam proces sprzedaży był o tyle interesujący, że rozpoczęliśmy go na początku 2015 roku. Pierwsze oferty spłynęły pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku, ale one nie były w zakresie wycen dla nas interesujące, tym bardziej, że byliśmy przekonani, że spółka zrealizuje swój plan wzrostu, czyli urośnie nadal 25%, EBITDA wzrost 40%, co się zmaterializowało, więc zastopowaliśmy ten proces sprzedaży. Bankiem inwestycyjnym, z którym pracowaliśmy jest, jest Rothschild, tutaj warszawskie biuro, więc podjęliśmy wspólną decyzję, że poczekamy i po wakacjach znowu e, uruchomiliśmy, przekazaliśmy informacje na rynek, że jesteśmy zainteresowani sprzedażą i finalnie mieliśmy kilku kupujących fundusze private equity lub strategiczni inwestorzy. E, najlepsze warunki zaoferował Rockaway Capital z Czech i tutaj, e, tak jak mówiłem, prawie 12 razy bida, co jest... E, Znacząco powyżej tego, co widzimy w sektorze, w krajach europejskich, gdzie ten mnożnik kształtuje się na poziomie około 10 razy. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z procesu i rzeczywiście to jest też podsumowanie i wynik wieloletniej pracy całego zespołu funduszu. Od trzech lat, tak naprawdę, coraz więcej czasu i energii poświęcamy na rynki Europy Zachodniej. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, chcemy uczestniczyć. Takiej małej rewolucji, jaką jest rozwój sektora usług finansowych online, czyli te spółki fintechowe. Po drugie, po zmianie strategii funduszu w 2008 roku, czyli skoncentrowanie się bardziej na transakcjach typu inwestycje wzrostowe, czyli z, kiedy mamy wartość in, pojedynczej inwestycji na poziomie 10 milionów euro, plus mamy spółki, które są bardziej dojrzałe. To znaczy, że to są rundy CD, czyli spółki, które już mają przynajmniej rząd wielkości przychodów na poziomie 10 milionów euro. Nie muszą być zyskowne, ale ten potencjał wzrostu i, i, i osiągania zysku jest widoczny. Dlatego zdecydowaliśmy się przejść na rynek Europy Zachodniej. Trzecim, można powiedzieć, takim wskaźnikiem bardzo ważnym jest brak, brak kapitału wzrostowego. Na, na tym rynku, i to jest rynek Europy Środkowo-Wschodniej, jak również Europy Zachodniej, ponieważ gro funduszy się skoncentrowało przez wiele ostatnich lat na wczesnych etapach, natomiast wiele spółek z tych prawda, startupów e, urosło, przeżyło i dzisiaj potrzebują znacznie większego finansowania na ekspansję czy. W regionie Europy, czy, czy wręcz międzynarodową, czy chociażby na przejęcia. I tutaj e, e, mamy tę przewagę, że my oferujemy taki kapitał i inwestujemy wspólnie z funduszami z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, gdzie albo budujemy konsorcja, jak to e, zrobiliśmy dla aukcjonaty, albo uczestniczymy w nich, jak to zrobiliśmy dla Azimo czy IZ. E, także to są te wszystkie spółki, które reprezentują te sektory, które nas interesują. Bardzo wyspecjalizowane e komersy. Gdzie są liderzy danej kategorii? Aukcjonata jest takim międzynarodowym domem aukcyjnym dla, dla dzieł sztuki i dóbr kolekcjonerskich. Albo, albo, albo zajmują pewną bardzo silną pozycję w segmentach, które szybko rosną Azimo, czyli transfery międzynarodowe, czy rynek płatności produktów kredytowych dla przedsiębiorstw. Więc z punktu widzenia naszych planów, pracujemy z kilkoma spółkami z krajów Europy Zachodniej, głównie Niemcy, Wielka Brytania. I mój, mój plan na ten rok to są, to są inwestycje między, dla całego funduszu między, między 3 a 5 spółek w tych właśnie segmentach.